17. Europejski Festiwal Filmowy w Koszalinie. Patrzę na ściankę. Historyczny, no bo historyczny historyczny, nie historyczny dlatego, że odbywający się przed ogłoszonym wczoraj e, częściowym, na razie e, lockdownem więc można powiedzieć, też często o tym tutaj rozmawiamy. E, taka impreza wyjątkowa, która zamyka, właściwie niestety. Sezon festiwalowy, być może w tym roku, a na pewno tej jesieni. Rozmawiam z Kubą Czekajem, członkiem jury, reżyserem. Dzień dobry. Scenarzystą. Jak się czujesz w takich okolicznościach? Bo wielokrotnie byłeś jurorem parę razy nawet. Miałem przyjemność z Tobą zasiadać w różnych y, gremiach jurorskich. No i osobliwość tej imprezy polega na tym, że chociaż y, jeszcze działamy, jesteśmy, funkcjonujemy, za co chwała organizatorom, to jednak już widać y, te obostrzenia nawet. Y, z racji tego, że o czym ci opowiadałem, o czym opowiadałam wczorajszym gościom pani Jadwidze Jankowskiej-Cieślak, pani Małgorzacie Foremniak, że no ta impreza zawsze charakteryzowała się z tym, że było nas bardzo dużo, bardzo kolorowo. Ludzie, z, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które są gośćmi, mieszaliśmy się ze sobą, rozmawialiśmy, no w tym roku inaczej musicie niestety oglądać te filmy. Tak, to prawda, to jest, myślę szczególnie na takiej imprezie, która ma by budować mosty, i pokazywać, że wszyscy możemy i potrafimy być razem, gdzie mamy jakby już jakby no, ten, ten dystans, który jest nam wpisany w nasze życie od właściwie prawie pół roku, no wydaje mi się, że tutaj szczególnie jakoś nabiera no, nie takiego znaczenia, czy nie takiej kody, która, która pewnie zwyczajowo, domyślam się, tak pewnie jest, się ta impreza, więc jest to jakby smutne, oczywiście nie jesteśmy tutaj po to, żeby się smucić, więc, więc oglądamy, oglądamy filmy, szukamy tych filmów, które, ja przynajmniej tak zawsze robię, te, które mają w sobie, czy powiedziałbym, przesłanie, czy pewną scenę, która potrafi zostać, i zawsze, i to bez względu, jakie to są filmy, różne, kto te filmy robi, tego zawsze szukam w kinie i tutaj już parę takich tytułów jest oczywiście nie mogę nic powiedzieć więcej bo to jeszcze przed nami jeden dzień dzisiaj mam jeszcze jeden blog więc zobaczymy jak nasze obrady pójdą już niebawem bardzo mnie ciekawi dla reżysera i to reżysera idącego tak bardzo swoją drogą o tym jeszcze porozmawiamy jak ty postrzegasz filmy których bohaterami są właśnie postaci Y, y, czy osoby, czy no, postacie fikcyjne w dokumentach to są y, y, rzeczywiste, z niepełnosprawnościami, osoby y, y, z dysfunkcjami pewnymi ciała bądź psychiki? Y, jak się przyglądasz takim bohaterom? Y, Jaki jest klucz też y, y, w opiniowaniu tych filmów? Czy y, mówiąc za siebie, bo to pewnie będzie wasza wspólna decyzja? Twoja, Eugeniusza Gordziuka i pani Jadwigi Jankowskiej Cieślak. Czy bardziej patrzysz na bohaterów, na historię, czy po prostu na film, jak to jest zrobione, jaką ma klasę formalną na przykład? Wiesz co, ja jakoś nie mam, nie, nie przyjmowałem żadnego klucza, jadąc tutaj, dalej go nie mam i w sumie nie mam nigdy żadnego klucza, że oglądam filmy. I muszę powiedzieć, że zawsze to jest po prostu tak zwane coś, co emanuje z ekranu. I albo emanuje, albo nie emanuje. I najbardziej lubię taki moment, kiedy jeszcze sam nie wiem, dlaczego ten film jakoś mi dotyka. Oczywiście czasami jest to bohater, czasami jest to sposób, czasami jest to temat, który jest mi kompletnie nieznany, ale nie jest tak, że. Z góry mam pewne oczekiwania, albo czegoś się spodziewam, raczej im bardziej jestem zaskoczony, tym, tym lepiej. I wiesz, no porównałbym to z czymś takim, jak nie wiem, jak, jak, jak jakaś taka fascynacja, jakiś taki rodzaj zakochania, czyli czegoś, co nie potrafimy do końca określić, dlaczego, dlaczego w, w coś wchodzimy, dlaczego dajemy swoją uwagę. Czy pewnej osobie, czy jak mówimy tutaj o, o filmach filmowi, więc to jest y, jakiś taki pociąg rodzaj tajemnicy, który bardzo lubię. I y, y, tak, nigdy nie staram się jakoś, nie wiem, być gotowy, czy jakoś sprecyzowany, bo nie wiem, bo to jest taki, a nie inny festiwal. Kompletnie tego y, nie mam w sobie. A już jako abstrahując od, od propozycji konkursowych, y, 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 integracji ty i ja. Jako twórca, bo jak się patrzy na, na twoją drogę filmową, wspomniałem, że o tym będę mówił, to wiadomo, że to jest otwarta księga, dopiero zrobiłeś dwa pełnometrażowe filmy, aż dwa można powiedzieć i trzeci już nakręcony, możemy chyba wyjawić to przed montażem jeszcze tuż przy, właściwie z planu w gruncie rzeczy przyjechałeś do, do Koszalina po zakończeniu zdjęć, ale bohaterami Twoich filmów są właśnie ludzie, którzy są spoza jakiegoś mainstreamu w tym znaczeniu, że jak dotąd nie interesowali Cię osoby, nie wiem, bardzo dobrze sytuowane, jeżdżące luksusowymi samochodami albo świetnie zarabiające, wyławiasz z, z świata, który znamy, do Twojego świata, czy to bardzo często bardzo młodych ludzi których portretowałeś i portretujesz nastolatków, bo przecież tak było i w Baby Bump, i w Królewiczu Olch, i przede wszystkim w Twoich krótkich filmach, albo też tematem filmu yy, czynisz no, yy, yy, ewidentnie stając po stronie jakiejś dysharmonii, na przykład organizmu, bo w yy, Twist and Blood bohaterem był yy, chłopiec cierpiący. Na od nie wiem czy tak wynosi nawet powiedzieć cierpiący. No po prostu otyły mm. chłopiec, mm. Y, y, który, który i ten film, nie wiem bo to nie wszyscy Państwo musicie to wiedzieć koniecznie, ale ten film zdobył, podobnie jak Ciemnego Pokoju, nie trzeba się bać, dwa Twoje filmy, w sumie pewnie z 50 nagród międzynarodowych. Więc chciałbym zapytać o tego Twojego z kolei teraz bohatera, który wydaje mi się, i to była intuicja organizatorów, którzy Ciebie zaprosili do, na festiwal, idealnie tutaj pasuje na, na tej imprezie, bohater filmów Kuby Czekaja. Bardzo pojemne pytanie, ale wiesz, to jest znowu coś takiego. Mnie zawsze, zawsze to, co interesowało z dwóch stron ekranu czy kamery, kiedy stoję za nią i realizujemy film, czy kiedy jestem widzem w kinie, doświadczanie nowych postaci, doświadczanie problemów. Niby, które dobrze znamy, bo przecież w większości, jeżeli się trzymamy tego, co do tej pory udało mi się zrobić, to w większości e, moich, my, w moich pracach poruszałem temat rodziny. Czy ta rodzina jest razem, e, jak potrafi się odnaleźć, oczywiście główną osią były to zawsze e, m, dzieciaki w różnym oczywiście wieku, w różnym momencie swojego życia. No i ci rodzice, którzy są albo których nie ma, albo którzy próbują być razem, albo próbują od siebie odejść. I, i tak naprawdę, wydaje mi się, to jest coś takiego, co e, e, nie do końca często potrafimy sobie poradzić, żeby nabrać świadomości, że my też wszyscy mamy jakiś problem. Oczywiście no, są one różne i mają, no, mają one różną wagę, e, ale powiedziałbym to, co tu się powtórzy, to co mnie zawsze interesowało, to ten rodzaj. powiedziałbym no, zaglądania tam, gdzie niekoniecznie wszyscy chcemy patrzeć, i, i z tego, co ty teraz mówisz, może, y może myślę stąd to zaproszenie y y mogło przyjść, y bo to były różne, y różne, różne postaci. Przywołałeś mój szkolny, szkolny film, faktycznie jest to opowieść o chłopcu, no, który był y, większy niż wszyscy do, dookoła, tylko sposób w jaki sobie radził z tym, że jest nieakceptowany, no, już był bardzo, bardzo, y, no, nie powiedziałbym wyjątkowo, ale inny, bo to chłopak, który próbował rozładować swoje emocje przez autoagresję. Temat, który właściwie, myślę teraz i to jest film sprzed chyba już 11 czy 12 lat, Dopiero teraz chyba w Polsce zaczynamy o tym jakby mówić głośniej. Wtedy jakoś tak to było. Znaczy, by temat funkcjonował gdzieś wcześniej wokół nas, ale niespecjalnie nie wiem, czy to była kwestia odwagi, czy, czy, czy pewnego trendu, no bo też mówmy się, przychodzą pewne trendy na mówienie, na mówienie głośno na pewnych tematach. Teraz oczywiście jakby jest z tym jakoby, nie wiem, luźniej, czy, czy, czy możemy o tym mówić, ale wtedy jakoś tak było że to nie był specjalnie temat, o którym chciało się rozmawiać. Idąc dalej za twoim pytaniem, właśnie tak jeszcze zawsze mnie interesowała, czyli mm, mm, sięgać po bohaterów i po sytuacje, które wydają się nam znane, ale y, ja jako y, autor, współautor filmu, uczę się y, na podstawie budowania tej opowieści również czegoś nowego, czy, czy o takim zjawisku, czy o takim problemie, czy o takim bohaterze, który zmaga się, ze, ze swoim życiem. A powiedz, słyszałeś to pytanie dziesiątki razy, trudno, zadam je po raz kolejny. Dlaczego właśnie czy ty. No, w związku z tym pewnie masz wyćwiczoną odpowiedź, więc zadaję Ci to pytanie też z ulgą. Dlaczego projektujesz te dysharmonie, tak nazwijmy, osobowościowe, na młodych bardzo ludzi? I że to są, bo jeżeli to byłby jeden film, ale jeżeli już to jest pięć czy sześć filmów, które zrobiłeś z udziałem dzieciaków, młodych ludzi i to tak portretowanych, jak jeszcze nikt w polskim kinie przynajmniej nie portretował, bo jest jakby standard robienia filmów o dzieciach. W dużym stopniu, nie wiem, Janusz na sweter, te filmy Stanisława Jędryki, Dorota Kędzierzawska, czyli jednak mimo wszystko różne były bardzo te filmy, niektóre bardzo lubię, ale jakby sentymentalizowania tego dzieciństwa. Ty pokazujesz filmy o dzieciakach zmagających się z własną seksualnością, z demonami, z autoagresją, o czym mówiłeś, no różnymi rzeczami, też wspaniałych ludziach, pięknych, więc to, to, to jest naprawdę coś bardzo oryginalnego. Nie mam pojęcia, bo nie znam. Scenariusz, jaki był Lipstick on the Glass. To mi się oczywiście kojarzy z hitem zespołu Manam, ale nie wiem, czy tam też są dzieciaki, więc przy okazji też chciałbym zapytać Są, nie, no. tak, nie w takiej dużej ilości, ale są. No to dawaj. Yy, to, jest, wiesz, to, to jest ciekawe pytanie. Dawno go nie słyszałem, więc tak mam teraz taką. Uf, uf. Yy, mam teraz taką, yy, yy, taką myśl, poście początkową, z się to wzięło. Myślę, że nie byłem świadomy, dlaczego wówczas sięgałem po ten temat. Bardziej pomyślałem, jak pamiętam swoje początki w szkole filmowej. Wynikało to z jakiejś takiej strony praktycznej, na początku przynajmniej. Czyli po prostu bałem się aktorów. E, ponieważ byłem, no... Główniarzem jak dostałem się do szkoły. Który niewiele wiedział e, o tym, na czym polega kino. I też miał nie za dużą wiedzę na jego temat. Wydawało e, mi się to o wiele prostsze. E, spracować z kimś, e, z kim na pewno się dowiadam e, Chociaż sam się też nie podejrzewałem, że będę... Mm, Teraz to mogę powiedzieć po czasie, wtedy tak nie nazywałem tego, ale czymś rodzaju, jak cierpliwość czy, czy jak uważność. I później zdałem sobie sprawę, że idąc jakby za taką właśnie, to nie była wtedy myśl, tak teraz próbuję siebie ocenić sprzed lat, to zaczęło mnie jakby interesować, że te małe problemy, które, które są jakoś pomijane, czy jak mówisz właśnie, z dzieciństwo zawsze, zawsze pachnie miodem i czy smakuje miodem i płynie mlekiem, no, że, tak niekoniecznie, że tak niekoniecznie było. I Rozmawiając z mm, młodymi ludźmi, dzieciakami, szczególnie na castingach, otwierało mi to kolejne jakieś nowe furtki, nowe pomysły na to, że naprawdę to są skomplikowane rzeczy, a my po czasie jako dorosłe osoby zapominamy o tym, że to, poważnie, że to były poważne dylematy, poważne dramaty. No i co też jakby jest istotne i ważne, że zmieniły się też czasy. No. Też, no, też jesteś przecież z pokolenia, gdzie nie było internetu. Internet zaczął wchodzić gdzieś małymi kroczkami w naszą rzeczywistość. Teraz naprawdę to się zmieniło. Ja jakby gdzieś jestem z takiego, no, jeszcze powiedziałbym. No, takiego takiej transformacji, gdzie to życie zaczęło wchodzić dopiero. Yy, czy yy, no, zaczął wchodzić w stronę wirtualną, teraz jest to czymś zupełnie oczywistym. No, pewnie młoda część widowni teraz, jak nas może ogląda, wydaje się, że tu już jakbyśmy mieli co najmniej dużo, dużo, dużo więcej lat niż mamy, ale, yy, ale to, yy, ten rodzaj właśnie zaczęło mnie to bardzo bardzo interesować, fascynować i dostrzegać w tym coś, co gdzieś, szczególnie osoby, które już dawno o tym zapomniały, yy, gdzieś, gdzieś no, nie przykuwają odpowiedniej wagi do, tego, do tych tematów, do tych sytuacji, a wydaje mi się, że ten właśnie ten czas i że to wszystko jakby ym, no, zmienia się wokół nas, to jest oczywiście naturalne, y, no, niesie, niesie jakieś y, nowe sytuacje dla mnie nieznane i ciekawe, nowe zagrożenia, oczywiście nie tylko zagrożenia, ale też nowe możliwości, to też jest jakby y, to też jest y, drugą stroną tego wszystkiego, no ale akurat mnie interesują zawsze te Niekoniecznie ta błyszcząca strona medalu tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas i myślę, że to z tego. Chociaż właśnie teraz, tak jak rozmawiamy, to myślę, że to zupełnie wzięło się z jakiejś takiej chyba chęci strachu przed, przed konfrontacją z kimś, kto ma myśl teraz aktorów, dorosłych aktorów, którzy, którzy na pewno wiedzieli więcej o świecie, również i o tym fachu, ale mam jeszcze taką inną rzecz, którą mm, chciałbym się podzielić, że muszę powiedzieć, że gdyby nie praca. Z dziećmi z kolei to nie byłbym gotowy na pracę z aktorami. przecież najwięcej nauczyłem się pracy z aktorami od, od dzieciaków i w sumie muszę powiedzieć teraz, że moja praca reżyserska niespecjalnie się różni, kiedy pracuję z młodym aktorem czy z aktorem dorosłym. Oczywiście jest inny, inny rodzaj odpowiedzialności po mojej stronie, ale ten. Ten powiedziałbym rodzaj pracy, no właściwie nie, nie, nie widzę specjalnych różnic. I to mnie tak naprawdę to doświadczenie mnie myślę, że mnie umocniło mnie, mnie, mnie jako reżysera głównie. A w Lipsi gondeglas, jak są, jak są te proporcje? Bo nie, nie, nie powiedziałeś, nie powiedziałeś u, u, ustawione. Y Mogę zdradzić, że są dwie postaci dziecięce. Nie są one kluczowe, ale istotne dla wydźwięku całości. Y Festiwal Integracja Ty i ja, no ma w tej historii już 17-letniej takie tytuły, do których wracamy wspomnieniami, które tu przyjęte zostały owacyjnie. Należy do nich Chce się żyć, Macieja Pieprzycy. Dzisiaj zresztą wieczorem będzie Ikar, kolejny film, który bardzo tu pasuje, idealnie jest skrojony pod festiwal. Chciałbym zapytać ciebie: o Chcę się żyć, bo ty tam, to był jeden z filmów, który ty byłeś asystentem. Czy masz tak, jakieś wspomnienia tak. z powstawania filmu, który potem miał duży rozgłos? Ja myślę, że najbardziej pamiętam z tego okresu pracy, jak głównie pracowałem na planie, nie, nie uczestniczyłem w okresie przygotowawczym, ale pamiętam no wielkie skupienie i taką wielką odpowiedzialność, czy, czy, bo myślę teraz sobie o, o, Dawidu, o Dawidzie Ogrodniku i to z jaką... Z jakim poświęceniem wchodził w tą rolę, ile tego kosztowało i jak bardzo był poświęcony dla tej roli, to faktycznie to pamiętam najbardziej z tej pracy, bo nie miałem okazji podpatrywać aktora w tak bardzo zaangażowanym procesie. Oczywiście są bardzo różne szkoły pracy nad rolą i jedni się w ogóle nie przygotowują. To oczywiście też zależy, co jest materiałem, który, który później jest, na którym później pracują aktorzy, ale, ale to pamiętam, ten rodzaj skupienia, jakiegoś takiego odłączenia od całego świata, od świata jakby ekipy nawet ze strony Dawida, no co bardzo później przełożyło się na, na ekranie i to tak naprawdę mam najbardziej w, dalej w głowie, jeżeli, jeżeli wspominasz ten tytuł. Bo tak, żebyśmy mieli też taką formułę edukacyjną trochę, bo też byłeś asystentem Michała Rosy w filmie Rysa z wielką rolą Jadwigi jankowskiej prawda, Dzieślak, tak. przewodniczącej jury. Nie wiem, czy ty powiedziałeś, ja to powiedziałem Pani Jadwidze, że ty byłeś… Nie zdążyłem jeszcze. A, to no to ja, to ja cię wyręczyłem, więc, po, więc powinieneś mi podziękować, ale tego nie zrobiłeś, no to przechodzimy do pytania. Na czym polega funkcja asystenta? Co robi asystent? Czy to są jakieś bardzo skodyfikowane rzeczy? Jakie obowiązki należą do asystenta, reżysera takiego jak nie wiem, pieprzyca czy, czy rosa? Powiedziałbym tak, że to jest bardzo indywidualne. W od tego. Ty byłeś już, już, jeszcze studentem, czy już to było po studiach? Bo ty jeszcze miałeś u, u Michała, u Michała z Sasnalami, prawda? Tam był drugim reżyserem. To, to, to jest ale co Pierwszym pierwszym planem, którym w ogóle takim profesjonalnym planem, o którym miałem okazję pracować, to był film Michała Rosy, faktycznie. I muszę powiedzieć, że to był chyba mój, to byłem chyba na drugim roku szkoły filmowej. No i to była prawdziwa szkoła filmowa. I tam jakby, oczywiście to, no to są bardzo różne rzeczy, bardzo indywidualne, ale to co pamiętam z tego, z tego planu u Michała, to było, powiedziałbym, zaproszenie w jakimś oczywiście stopniu, wówczas pewnie wydawało mi się jakimś ogromnym i pamiętam to do dzisiaj, taka atencja również na mnie, że ja tam jestem na tym planie i że może czasem mam coś do powiedzenia. Pamiętam Michała, który pytał mnie, co myślisz. No, Michał był wówczas dziekanem yy, zakładu reżyserii, ja byłem jakimś tam 20 studentem, więc tam, co ja tu będę, tu będę mówił, co ja tu będę, yy, ja będę myślał, więc tam pytałem, czy może komuś kawę przynieść, albo tam nie wiem, coś może trzeba załatwić, coś trzeba wyszukać. Albo... I pamiętam parokrotnie, Michał mnie coś pytał, yy, ja byłem trochę z tym zastydzony, właściwie tak mówiłem, że jest fajnie i że wszystko mi się podoba. No, mówi, no, ale Daj spokój. No, Coś tu nie działa. Powiedz co myślisz. No, jakoś tak przez zęby tam coś powiedziałem i pamiętam, że zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Też muszę powiedzieć dał mi jakiejś takiej wiary dużo, dużo w siebie. E, miał raz, to może raz się wydarzyło. Powiedział co przy całej ekipie, Kuba ma jakiś taki pomysł. No zobaczmy, zobaczmy to. No i to, to, to sprawdziliśmy to. Okazało się, że tam nie, już nie pamiętam czy to nawet to weszło, ale to nawet nie chodziło, nie chodziło o to czy to było dobre czy to było niedobre, tylko sam taki gest Kogoś kto no, ma, ma duże doświadczenie i też, jakby, budzi we mnie szacunek, jakiś podziw jest moim profesorem, no, dokonuje takiego ruchu i w jakimś sensie zapraszam mnie do współpracy. No, myślę, że to było bardzo ważne. Tak jakby kolejny krok, że ktoś, ktoś bierze na serio Ciebie i to, jak myślisz. I tak sobie myślę, że takie właśnie kroczki, które Ktoś nam pomaga stawać za każdym razem, jak idziemy do przodu, bardzo, bardzo później się no, pomagają nam po prostu stać się już samodzielnym później. Czy reżyserem, czy w ogóle osobą, która, która chce czymś się dzielić, czymś y, tworzyć, a jeżeli też miał samą, samą funkcję, y, no to właśnie jest bardzo różnie. Ja teraz miałem problem, bo szukałem sam asystenta, reżysera, bardzo długo, bo miałem moje wyobrażenie, jak ja, jak ja pracowałem jako asystent reżysera. Co wykonywałem, i w większości mojej pracy wcale nie będę powiedziałem z tą kawę, tak robiłem jeszcze różne inne rzeczy. Yy, I faktycznie miałem przynajmniej takie wrażenie, że nie zawsze oczywiście, ale miałem jakiś wkład w to, co się dzieje. Czy inaczej byłem zaproszony do współpracy, oczywiście znając swoje miejsce, ale że, yy, że, że, że moja praca była potrzebna, yy, że nie sprowadzała się tylko, czy ktoś pije z mlekiem kawę, czy, czy czarną cukrem. I, I dlatego było mi teraz bardzo trudno znaleźć osobę, która no, będzie wielozadaniowa i będzie też miała odpowiedni, charakter. Do tego, żeby jednak mimo wszystko móc scalić ekipę, czuwać nad aktorami, być osobą otwartą no i też wspomóc, jeżeli jest taka potrzeba, radą, nadzieją. A na samym końcu ciepłą kawą, jak jest taki, taka potrzeba. Znalazłeś? Znalazłem, znalazłem bardzo, bardzo, bardzo fajnego człowieka. Mhm. Kuba, wracam jeszcze do tego tematu wiodącego, czyli do niepełnosprawności, szerzej w sztuce. Czy ty jako odbiorca sztuki, nie tylko filmowej, bo przecież nie mówimy, nie musimy mówić tylko i wyłącznie o, o, o kinie, chociaż jesteśmy na festiwalu filmowym, gdzieś pozycjonujesz to w tym znaczeniu, że zwracasz na to uwagę, kiedy pojawi się bohater z niepełnosprawnościami, albo w literaturze, albo czy. To dla ciebie ma znaczenie w tym kontekście, że jest pewną sprawą. Czy jednak inaczej, nie chcę za ciebie odpowiadać, po prostu całościowo oglądasz i to się wpisuje w jakąś taką generalną supozycję artysty, że część z jego wypowiedzi to jest właśnie poświęcona osobom z niepełnosprawnościami. Ja nie mogę powiedzieć, że tego, że tego szukam. Ale obserwuję pewien rodzaj, bardzo pozytywny trend, że coraz więcej e, nawet komercyjnych projektów, komercyjnych filmów czy seriali, platform streamingowych, właśnie zaczynają e, wybierać na, e, na głównych bohaterów osoby, no, które zmagają się trochę z innymi problemami niż, nie wiem, niż, niż ty i ja, jak tutaj siedzimy. I to jest bardzo ciekawy, nazwałbym to trendem, co brz nie, nie brzmi to elegancko, ale coś takiego się dzieje, że, yy, no, że trochę yy, to na ją szerzej portretować. Ja osobiście czekam, bo też jestem, może niewielkim fanem, ale bardzo lubię kino gatunkowe i lubię też czasami kino, kino bohaterskie, i na to czekam, kiedy, yy, no, kiedy osoby, yy, o no, które jeszcze możemy powiedzieć, są jakoś, jakoś, jakoś naciągle na marginesie i na kultury. Żeby choćby właśnie w, takim, w takich filmach mogło się pojawić, co oczywiście przykład dla mnie z mojej perspektywy, też dało niesamowitą możliwość kreowania świata. I sam zastanawiałem się nad takim, nad takim projektem, zobaczymy, co, co z tego będzie. Ale no właśnie widzę to, co, to, co mnie, to, co mnie jakby zastanawia, że zmieniamy się. Zmieniamy się i to też jakby. To się też tyczy wielu aspektów, czy, czy mniejszości seksualnych, czy, czy mniejszości etnicznych, że nagle zaczynamy, przynajmniej w kulturze, to się zaczyna wyrównywać. No jeszcze musimy w społeczeństwie nad tym popracować, ale kultura jakby idzie na całe szczęście no z takim równouprawnieniem do przodu. Bo powiedziałeś z jedną rzecz, że ta mniejszość, taka bardzo szeroko rozumiana, w skład której wchodzą osoby, no właśnie mniej, mniejszościowe, rozmaite tak. i, i o religię, i o wyznanie, i o se preferencje seksualne, i o e, niepełnosprawności, wszystko się tutaj mieści, e, oni są ciekawi. E, jesteśmy ciekawi. E, ludzie, którzy są właśnie tym marginesem, który okazuje się. Często jest większością nawet. Tak, to prawda. Czyli ja myślę, że to też yy, nie lubię tego słowa, że to ma jakąś misję edukacyjną, ale też ma. Czyli yy, yy, choćby, ten, choćby ten festiwal również yy, taką, taką misję niesie, bo pewne rzeczy yy, czasami jest nam trudno spojrzeć. Mamy różne wymówki, że nie mamy czasu, mamy swoje problemy, albo też nie chcemy się tym zajmować. Myślę, że taka impreza, czy w ogóle filmy, które w no, jakimś się przymuszają nas, czy otwierają nam trochę szerzej oczy na, na pewne aspekty, yy, a wierzę w to ciągle jeszcze, potrafią czasami zmienić, może nie od razu zmienić nasze nastawienie, ale przynajmniej yy, 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 przez jakąś chwilę zastanowić się nad tym, czy na pewno ja na ten temat coś wiem i czy na pewno to, co do tej pory o tym myślałem, czy tak dalej jest a może wcale nie miałem racji. Nie? Czyli, czyli czy, taki, czy takie festiwale, czy w ogóle festiwale filmowe, czy filmy, które budzą w nas pytania, no myślę, że nie wiem, dla twórców nie ma nic wspanialszego niż, niż widownia, która zadaje pytania. I to już nie o to chodzi, czy dany film komuś się mówiąc najprościej podoba, czy nie, ale jeżeli są zadawane pytania, no to... Nie wiem, dla, dla, dla takich pytań warto y, takie imprezy organizować i, i, i robić filmy, czy, czy w inny sposób eksplorować y, się w, twór, w, w, w kulturze? No tak. Bo myślę, że ciągle jest miejsce dla poruszania takich tematów w sposób odkrywczy i spójny, nawet jeżeli korzysta się z jakiegoś e, e, schematu, y, czy, 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 czy z tematów, które były wielokrotnie. Podejmowane. Wczoraj oglądałeś po raz pierwszy, ja trochę wcześniej wspaniały film, który, no, tak jak mówię, miał premierę chyba w sierpniu i tak jakoś przemknął niezauważony. Tutaj jest pokazany poza konkursem Blue Tiff, y, 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 który y, dobrze powiedziałem tytuł, czy nie? Baby Thief. Baby Baby no właśnie wiedziałem, że coś. Y, Pomyliłem się z Bo, ta Bohaterka ma niebieską perukę. Tak, jak się tak, zna, tak, tak, do tego. tak, tak, e, Dziękuję za poprawkę, który zrobił na nas ogromne wrażenie. To jest film debiutancki zdaje się, albo jakiegoś młodego. Jestem biologii. pewny, i miałem okazję się e, sprawdzić ale autorów. Oczywiście ale... po pokazujący temat choroby, choroby młodej dziewczyny e, i jej relacji z rodzicami i z dojrzewaniem. W yy, yy, sposób yy, progresywny. No. Niby wszystko już było i tak było, i tej historii oglądaliśmy powielokroć również w takim mocno szantażującym emocjonalnie, sentymentalnym sosie yy, kina telewizyjnego amerykańskiego, zwłaszcza I nie tylko, ale w ogóle kina, formuła kina telewizyjnego się na tym opiera. A tutaj nagle Eureka, wspaniały film. To prawda, ale też tak sobie myślę, że coraz więcej. Yy... Jest filmów, bo właśnie ja tak, to, to sobie z taką zdań sprawy, właściwie już nie chodzi o to, o czym opowiadamy, znaczy o czym są filmy, tylko kto je robi i jak tą opowieść przez siebie yy, opowiada, jakimi, jak, jak, jakie środki dobiera, yy, jak wpływa właśnie to na całą opowieść. i, yy, no, i to też jest ciekawe, bo to też. Yy, Taki transfer się dzieje w kinie komercyjnym, no, bardzo dużo zaproszonych autorów, nazwijmy to, kina arthouse'owego do przeróżnych projektów i oni wnoszą jakby swoje patrzenie na, na świat. To jest jakby z, z, zderzane jakby z jakimś założeniem kina komercyjnego i daje jakieś niesamowite efekty. A W przypadku tego filmu, no właśnie to co powiedziałeś, no niby film, który tak naprawdę wiemy jak się skończy, wiemy mniej więcej jakie będą relacje, wszystko znam, ale sposób, Jaki jak zaproponował reżyser, jak ten film został ubrany, w jakie elementy, jak ja temu mówię, jak został troszeczkę powywracany na drugą stronę, podszewką do przodu, pewne, powiedziałbym, klisze, które już znamy, no to powoduje, że to jest bardzo ciekawe i bardzo, i bardzo autentyczne, i, i bardzo wzruszające, i, i świeże, mimo tego, że no, wszystko już wiemy. Właściwie od, od przeczytania kilku zdaniom, czym to jest, czy od pierwszych kadrów. Więc myślę sobie, że, że właśnie teraz tak naprawdę to jest ważne, to kto i jak bierze się za, za opowiadanie historii. Może właśnie na koniec wróciłbym do konkursu. Znaczy, oczywiście nie, nie proszę, tym bardziej, że nie mogę tego zrobić o precyzowanie tytułów, ale czy zdarzyło się już, bo jeszcze... Dzisiaj projekcje, jeszcze jutro cały dzień oglądacie, podejmujecie werdykt. Czy zdarzyło się ci takie, może było więcej tego typu projekcji, że miałeś na przykład ogląd na pewną sytuację chorobową lub bądź właśnie jakiegoś niedowładu, który, choroby, która jest oswojona w tym znaczeniu, że wydawało nam się, że sporo o niej wiemy. I nagle zobaczyłeś film, który ci bardzo zmienia. Bo ja pamiętam, dlatego zadałem to pytanie, że kiedy dwa lata temu sam byłem w jury, to parę razy mi się zdarzyło, że ja po prostu zupełnie inaczej od tej pory dzięki filmowi, i dzięki też no, w tym roku nie, nie możemy się z tego cieszyć spotkaniom, z osobami, na przykład powiedziałbym o porażeniu mózgowym. Kompletnie inaczej od Czasu pobytu w Koszalinie już na zawsze inaczej traktuje, ale to się stało dzięki kinu. Wiesz, to nie, nie mogę powiedzieć, że, że, yy, że to pogłębiło jakąś moją wiedzę, czyli te filmy, które do tej pory widziałem, czy nie, nie portretowały one mi nieznanych, ale coś ciekawego się wydarzyło, bo jest parę tytułów, które yy, dały mi się. Yy, Poniosły mnie w jakąś taką dobrą, powiedziałbym, dobrą stronę. Jakoś mi się zrobiło ciepło na sercu. Nie dlatego, że obserwowałem osoby, które mają trochę trudniej w życiu niż ja, e, tylko zobaczyłem parę scen e, w różnych filmach pewnej radości, empatii i powiedziałbym, e, wielkiej miłości do życia. E, I to w sumie najbardziej myślę sobie będę pamiętał z tego festiwalu. E, e, tak, zrobiło mi się tak właśnie ciepło, cieplutko na, na sercu, jakoś tak sobie pomyślałem, że szczególnie, że czasy mamy pod różnym aspektem nie, naj, nie, nie najłatwiejsze, choćby trzeba powiedzieć trudne, więc jakoś tak y, o dziwo właśnie mam bardziej, powiedziałbym, pozytywne, pozy, pozytywne do tej pory wspomnienia niż takie, które bym nie jakoś, nie wiem. Bolały, bo czasami są filmy. Są filmy, które bardzo nam się trudno ogląda. Wiemy, że są ważne. No, nie wiem, na pewno znasz taki film Touch Me Not. To jest y, trudny film, y, żeby w niego wejść. Bardzo ważny temat y, seksualności przed osób niepełnosprawnych, czy dotkniętych jakąś niepełnosprawnością. Czy byciem po prostu innym jest trudny. Jest to dla nas nieznane o tym na no, w ogóle. No, o seksie rozmawiamy mało publicznie, a kiedy przychodzi taki film, który naprawdę zagląda, tam, gdzie niewiele yy, 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 jest szans, żeby się przynajmniej o tym dowiedzieć. No to, to, jest, to jest bardzo mocna konfrontacja. Yy, tu nie ma takiego. tu nie ma Do tej pory nie widziałem takiego filmu. Oczywiście To nie znaczy, że na takie filmy czekam, ale mm, no właśnie mam zupełnie coś innego, co mnie zaskoczyło do tej pory. Znaczy, by bardziej myślałem sobie i to pamiętam jakoś tak, ja bym tutaj, że no właśnie pewnie. Yy, Pewnie będę się konfrontował z czymś, co może wydawać mi się trudne jako, jako takiego odbiorcy festiwalowego, a to właśnie, że tak powiem, mam taki zalew miłości. No to myślę, że to jest puenta, bo czasy są ciężkie, więc trzeba się wzmacniać i, i, i y, 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 również kinem, ta, ki, kinoterapia tak. <laughs> na festiwalu Integracja Ty i ja w Koszalinie. Y, moimi Państwa gościem był juror tegorocznej edycji Kuba Czekaj. Bardzo Ci dziękuję za Bardzo rusz. dziękuję za rozmowę.